Budowany przez powiat rzeszowski Park Naukowo-Technologiczny Rzeszów-Dworzysko to idealne miejsce dla przedsiębiorców innowacyjnych technologii. To obszar 85 hektarów, znajdujący się w Rzeszowie, stolicy Podkarpacia. Te tereny już w drugiej połowie 2014 roku będą w pełni uzbrojone i gotowe do zainwestowania dla dużych i małych, krajowych i światowych firm z branży innowacyjnych technologii. Podkarpacie i powiat rzeszowski od lat słyną z innowacyjnych rozwiązań. To tu w okresie II Rzeczpospolitej, już w latach 30. XX wieku, w ramach Centralnego Okręgu Przemysłowego powstały zręby polskiego przemysłu lotniczego. Dziś z powodzeniem te tradycje lotnicze rozwijają przedsiębiorcy skupieni wokół znanej na całym świecie Doliny Lotniczej. Gospodarzem tego terenu jest starosta rzeszowski, Józef Jodłowski, reprezentujący jedyny powiat w Polsce, który posiada tak duże obszarowo własne tereny inwestycyjne i uzbraja je kompleksowo pod potrzeby przyszłych inwestorów z sektora wszelkich innowacyjnych rozwiązań przemysłowych. Zadanie realizowane jest w ramach kluczowego projektu z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. Największym atutem naszej strefy inwestycyjnej Rzeszów-Dworzysko jest jej doskonałe położenie i skomunikowanie. Kilka kilometrów stąd jest prężnie rozwijające się międzynarodowe lotnisko Rzeszów-Jasionka. Tuż obok przebiega autostrada A4 i droga ekspresowa S19, która w przyszłości ma wzdłuż wschodniej granicy Unii Europejskiej połączyć kraje bałtyckie z południem Europy. Park Rzeszów-Dworzysko sąsiaduje z magistralą kolejową E30 Niemcy-Polska-Ukraina, a teren parku z magistralą połączony zostanie bocznicą kolejową. Tak więc powiat rzeszowski to komunikacyjna i biznesowa brama Unii Europejskiej na wschód. To idealne miejsce do udanych inwestycji i dobrych interesów gospodarczych. To również fachowo wykształcona i przygotowana kadra pracownicza i zaplecze naukowo-techniczne Uniwersytetu Rzeszowskiego i Politechniki Rzeszowskiej. Powiat rzeszowski to 14 gmin położonych w centrum Podkarpacia wokół stolicy województwa Rzeszowa, które tworzą aglomerację rzeszowską. W powiecie mieszka blisko 200 tysięcy osób. To powiat z wielkimi tradycjami przemysłowymi, o ogromnym potencjale gospodarczym, ale też jeden z najbardziej ekologicznych regionów w Europie. To serce podkarpackiej Doliny Lotniczej, miejsce nowoczesnego przemysłu lotniczego z doskonałą kadrą przygotowaną do realizacji zadań innowacyjnej przedsiębiorczości. Wielu przedsiębiorców z Polski, Europy i świata już przekonało się, że warto tutaj inwestować. Dogodne połączenia lotnicze z największymi portami pasażerskimi oraz przeładunkowymi cargo sprawiają, że można mieszkać w Londynie, Berlinie, Paryżu lub Rzymie i bezpośrednio zarządzać swoją fabryką w Parku Naukowo-Technologicznym Rzeszów-Dworzysko. W drugiej połowie 2014 roku pierwsze innowacyjne firmy będą mogły rozpocząć realizację swoich inwestycji. Do tego czasu teren ten zostanie kompletnie uzbrojony. Zostanie wykonana sieć dróg wraz z chodnikami i ścieżkami rowerowymi. Do tego dojdzie całościowe oświetlenie w technologii LED. Wykonane będą również sieci gazowe, energetyczne, wodociągowe i kanalizacyjne. W 2014 roku tereny te będą już sprzedawane innowacyjnym inwestorom. Już dzisiaj zapraszamy do kontaktu z Biurem Parku Naukowo-Technologicznego w Starostwie Powiatowym w Rzeszowie przy ulicy Grunwaldzkiej 15. Na terenie parku znajdzie swoje miejsce od kilkunastu do kilkudziesięciu innowacyjnych fabryk. Powstanie około 1000 nowych miejsc pracy. Inwestorzy będą mogli liczyć na duże ulgi podatkowe z racji tego, że cały teren parku zostanie włączony do specjalnej strefy ekonomicznej Europark Mielec. Mam nadzieję, że przekonaliśmy Państwa do inwestowania w Parku Naukowo-Technologicznym Rzeszów-Dworzysko. To idealne miejsce do robienia dobrych interesów i ekspansji gospodarczej na wschód Europy. To teren doskonale skomunikowany. Zapraszam serdecznie, Józef Jodłowski, starosta rzeszowski.